Właśnie byłem się zapytać o bolid Michaela Schumachera, którym jeździł w 2002 roku. W ogóle w tym parku są, słuchajcie, dzikie konie. Zobacz, jest całe stado. Czasami niestety nie ma innej opcji. Cześć, witajcie na kanale Terasfera. Dzień dobry. Jak widzieliście w ostatnim odcinku, w tą ciemną noc wjechaliśmy na jakąś miejscówkę. No i okazało się, że jest całkiem spoko. Bardzo ładnie. Jesteśmy w Parku Narodowym New Forest. Tak, około 20 mil od Bormów, tak, tak mi się wydaje. Jest tutaj sporo lasów dookoła i fajnych miejsc, no pogoda troszeczkę nie dopisuje, lało przez całą noc, strasznie wiało. Wiało tak, że aż całym vanem bujało po prostu. No ale teraz czekamy, aż się troszeczkę rozpogodzi, trochę już przestaje deszcz padać. Tak, także akurat w tym czasie się tutaj ogarniemy, posprzątamy trochę ten cały bałagan, tak, jak to o poranku. Zjemy śniadanko, łóżko trzeba. Tak, i ruszymy gdzieś. W ogóle w tym parku są, słuchajcie, dzikie konie. I... Tak, ja rano słyszałam ten taki kopyt. No, przebiegły koło nas, a ja też rano byłem szybko na spacerku i też widziałem stado koni, jak przebiegły tutaj pod samym lasem. A w ogóle jest tutaj również taki rezerwat jeleni. Tak, jak będziecie chcieli tu przyjechać, na przykład jak będziecie gdzieś w okolicy, jest tutaj mnóstwo rzeczy do zrobienia. Są tutaj ścieżki rowerowe, ścieżki do spacerów. No jest naprawdę pięknie. A my gdzieś na rowerach nie będziemy jeździć, bo po tym deszczu nie. Po prostu jest takie błoto. Mam nadzieję, że będziemy w stanie pospacerować, pochodzić. Będzie dobrze. Także my tutaj ogarniamy, rób tu kawę i do zobaczenia za chwilę. Dzisiaj na śniadanie musimy zjeść coś treściwego, bo mamy nadzieję, że się trochę wypogodzi i sobie tutaj poeksplorujemy te tereny. Kochanie, co dzisiaj? Jajecznica i bekonik. Dokładnie, ale powiem wam szczerze, że wracając do ostatniego odcinka, ciężko się szuka miejsca do spania, jak jest ciemno, nie? Nie jest to dobry pomysł. Tak. No ale czasami niestety nie ma innej opcji. Szkoda, że jest taka pogoda, bo powiem wam szczerze, że gdzieś tam w głębi duszy myślałem, że uda nam się wyjąć rowery i pojeździć trochę po tych szlakach, no, ale... Ja to nie miałam. Na to nadzieję jeszcze. Zagadałem z naszymi widzami, a śniadanie już prawie gotowe. Śniadanie się samochodem. No i dzisiaj mamy takie śniadanie na wypasie. Bekonik, jajecznica, fasolka, trochę warzyw, pomidorek ze szczypiorkiem. Chleb będzie z humusem. Chleb razowy z humusem. I z masłem. Albo z masłem. Nie, ja jem i z humusem, i z masłem. Bo ja lubię jeść z humusem i z masłem. No i przyjechaliśmy do Deer Sanctuary, czyli rezerwatu jeleni. Jest tu piękny las, iglasty,
ogromne sosny. Tak. Idziemy zobaczyć, czy uda nam się spotkać jakieś jelenie. Monika, gdzie mi tam uciekać? Monika już poszła szukać. Tak, a po drodze mieliśmy konie dzikie. Tak, super tutaj jest, słuchajcie. Pięknie, naprawdę jest. Rewelacja. Nie spodziewaliśmy się tego. No, tutaj są wszystkie informacje, jest darmowy parking, są toalety, także fajnie jest wszystko zorganizowane. No i tutaj są oznaczone szlaki. Tutaj żółty szlak, który ma pół mili, to jest szlak, który prowadzi do jeleni. No i tam są dwa dłuższe, jeden jest jedna mila i dwie mile. Więc przejdziemy sobie chyba najpierw do jeleni. Oczywiście. Są! Są tam! Nie. Nie ma. No i doszliśmy do tej platformy. Tu jest takie miejsce, taki punkt widokowy, z którego można obserwować jelenie, ale no niestety nie ma ich w tej chwili. No tak jak mówiliśmy wcześniej, to jest rezerwat, to nie jest żadne zoo, nie są tutaj w żadnych klatkach, tylko po prostu zwyczajnie sobie żyją na wolności. No i czasami tutaj sobie spacerują i można je tutaj zobaczyć, ale w tym momencie ich nie ma. No ale nic, przejdziemy się szlakiem dookoła i może gdzieś jeszcze je spotkamy, mam nadzieję, w ich naturalnym środowisku. Ale ogromne drzewo, jakie jest cieplutkie. Normalnie ma takie futro zamiast kory, strasznie dziwne. No to nie jest jakiś świerk albo sosna syberyjska? Nie one wiem co takie to jest, ale jest to iglaste, ale jest świetne. Ale jest takie olbrzymie, nie? No. A jeden nijak nie ma? Ale znalazłam ślad. To kupa koniki. Myślę, że to kupa jelenia. Albo koni, no. Dzikich koni, ale mam nadzieję, że jeleni. Tak, tu fajnie, cisza, spokój, śpiewają ptaszki i można po prostu tak odpocząć po tych ostatnich naszych wycieczkach po mieście. Po prostu w końcu czujemy, że żyjemy. Kroczymy i kroczymy. Ponad 3 km już zrobiliśmy. No ponad 3 km, tak. Czerwony szlak ma ponad 3 km. No ale przyjechaliśmy tu w jakimś celu, no i niestety nasz cel gdzieś się ukrył. Po jeleniach nie ma śladu. Dokładnie. Znaczy nie, ślady są. Ślady są. W postaci kupy, o ile to jest kupa jeleni. Dajcie znać w komentarzach. No myślę, że kurczę, ludzie się patrzą na kupy. Czy to kupa jelenia, czy to kupa konia? Kto wie, może się znajdzie jakiś fachowiec, no, który zna się na takie pewno rzeczy, jakiś tropiciel. Kto wie? No niestety my jeleni nie widzieliśmy na razie. Idziemy jeszcze na tą platformę. Tak, idziemy jeszcze raz. Może się pojawią teraz, ale no trudno. Tak to jest w naturze. Albo się ma farta, albo nie. Fajnie, że widzieliśmy dzikie konie z rana, a jeleni nie ma. Fajny widok, że mam się do platformy. Są! Zobacz, jest całe stado! Są! Są! Są daleko, ale je widać. No nie przyszedł tutaj żaden bliżej, ale z daleka też coś tam widać. Sporo ich jest, nie? Mhm. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Ja naliczyłem 8, a wy? A ty cwaniaku, ty się tak liczysz? Ja sobie zzoomowałam. Ej, słuchaj się, to jest nie fair. Monia oszukuje. Czemu oszukujesz? No bo tak, nie oszukuję. Chciałam je z bliska zobaczyć. No i zaczyna padać deszcz. Mieliśmy farta. Ale teraz już niestety wracamy. O, jest coraz gorzej, lecimy. Dawaj, Monia.
No dawaj ty mój mały jeleń. No. Już tak nie pada pod dywan. Zobaczcie, jakie tutaj fajne Ford Transit stoi. Podoba mi się. Kolor szczególnie. Fajnie wygląda. No i wejście tutaj do całego tego parku jest bezpłatne, ale można złożyć donation, czyli taką dobrowolną wpłatę i wysłać SMS-a na funta, 3 funty, 5 funtów albo 10 funtów, co pozwala na utrzymanie tego całego lasu i jeleni w dobrej kondycji. One się same utrzymują w dobrej kondycji. No ale widziałeś, jak to wszystko jest pięknie zadbane. Tak. Więc trzeba się po prostu dorzucić. Bardzo ładne szlaki, fajnie jest wszystko zrobione. Piękne ścieżki rowerowe. Tak, żebyśmy mogli tutaj wrócić i zastać to miejsce jeszcze ładniejszym. No, my już donację zrobiliśmy. Idziemy na herbatkę teraz do naszego Wanika. Ręczniki wyschły? Tak, suchutkie. Elegancko. Super dzionek. Obawialiśmy się, że będzie lało, a tu po prostu tak fajnie. Tak, ja też myślałem, że ten dzień to będzie taki dzień stracony. Mm. Że przesiedzimy w wanie przy UNO i się pokłócimy za dwa razy. Żaden dzień nie jest stracony. Trzeba po prostu tylko ruszyć tyłek i wyjść na zewnątrz mimo wszystko. I może być fajnie. A za oknem się rozpadało. Przeczekujemy deszcz. Monia wrzuca coś na Insta. No właśnie, net mamy słaby. Zjedliśmy ciasto, wypiliśmy herbatę. Poczekamy, aż przestanie padać i gdzieś tam jeszcze pojedziemy. No i słuchajcie, przyjechaliśmy po wodę do małej wioseczki Lyndhurst, tak, która jest taką jakby stolicą New Forest. No i trafiliśmy na salon Ferrari w małej wiosce. Małej wiosce, która liczy około 3000 mieszkańców, także słuchajcie, teraz mamy dylemat. Bo nie wiemy, czy mamy kupić wodę, czy Ferrari. A jest ich tu trochę do wyboru. No jest masakra normalnie. No i na przykład tutaj zobaczcie, jakie autko piękne. Za jedyne 200 tysięcy funtów, 1000 mil przejechane, także jest używane Ferrari Roma. O, dla miłośników Ferrari polecam to miasteczko. Cudowne auto. A tutaj zobaczcie na to. F8 Spider. 260 tysięcy funtów. Ja cię sum. Co tu się w ogóle dzieje? Pięknie. Monia, podoba ci się ten? Nie lubię czerwonego. A może to może ten czarny? Czarny ładniejszy. Oj, oj, oj. Jezu. Nowiutki. Nówka funkiem. Nieśmigany. Wygląda w środku taki bardzo ubogi. Słuchajcie, tak w ogóle ten salon w 2014 bodajże i w 2017 roku został uznany za najlepszy salon, jeżeli chodzi o serwis, o obsługę i jeżeli chodzi o ilość sprzedanych aut i używanych i nowych. Ale to jest taka ciekawostka. Ale w Wielkiej Brytanii czy na świecie? Na świecie. Wow. No. Takie małej wiosce, kto takie małej wiosce, tak. Mało miejsca z tyłu, nie pasuje mi. Nie pasuje mi, bo się nie zmieści. Rowery się nie zmieszczą. Rowery się nie zmieszczą. Nie da rady. Jakoś biały mi nie podchodzi, nie? Ferrari to musi być czerwony. No, ten kolor Ferrari. Perła. No słuchajcie, znaleźliśmy stado dzikich koni. Ferrari.
się nazywa to stado. Oh my god! Rano było jedno stado, teraz jest drugie. Właśnie byłem się zapytać o bolid Michaela Schumachera, którym jeździł w 2002 roku. Okazało się, że auto to jest wystawione w warsztacie 5 mil stąd, w recepcji po prostu. Tam stoi, tam można je podziwiać i oglądać. Ale jest tam dzisiaj zamknięte i niestety tam nie pojedziemy. Ale jak ktoś będzie tu w pobliżu, to polecam. Super. No i słuchajcie, to chyba było najbardziej zaskakujące odkrycie podczas naszego podróżowania. W małej wioseczce taki salon Ferrari. Tak, Paweł miał chwilę radochy. No, miałem, lubię. Ale jednak zdecydowaliśmy, że kupimy wodę. I wracamy do naszego ciapka. No, niestety w Ferrari nie zmieszczą nam się rowery. Nie. Ani łóżko. I więc... toaleta. Toaleta to priority. Tak, także wracamy do naszego ciapka. Wioska bardzo urokliwa. Tak, bardzo fajnie tutaj przyjechać, powiem wam szczerze. Dużo fajnych sklepików. Dużo fajnych sklepików, dokładnie. Z rękodziełem, z różnymi takimi miejscowymi rzeczami, takich właśnie miejscowych, lokalnych sklepików. Tak. Także bardzo ciekawe miejsce. Zaskoczyło nas totalnie. Całkowicie. No i to jest chyba najpiękniejszy moment, jak nadbożu wie, jak nie wiem, a my już jesteśmy w naszym cieplutkim vanie i tylko słyszymy ten wiatr, jak hula na zewnątrz. Jak się ruszają drzewa i biednym konikom sierstka lata naokoło głowy. A my mamy ciepło. Mamy ciepło i już się grzeje jedzonko. Tak. Dzisiaj na obiadek będziemy mieli... tą enchiladę. Kukurydziany wrapy. I mamy taki farsz, który podgrzewam. Zaraz mimo. Z mięskiem, tak? Tak. Mhm. Ja nie mogę doczekać. Wiatr wywiał ze mnie całe jedzenie. Jestem taki głodny, że normalnie szybko. Z tych włosów starczą. A włosy to mi starczą, po prostu już przejść do fryzjera. O, jest jakie to dobre mi wyszło. Kasa skromna. No jak to nam wyszło? Super. Znaczy nam, tobie. O, fajnie. Ser się rozpuścił. To jest ser mozzarella na wierzchu. Tak, ale jest tam. Jest folia, to nie trzeba będzie go zmywać. No dobra, już się nie martwię o granie, o zmywanie. No i to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Tak, my już tutaj zostajemy, jest fajne miejsce. Odwiedziły nas koniki. Widok tu jest przepiękny po prostu za okna mamy. Tak, także już tu zostajemy, idziemy odpocząć troszeczkę. Wam dziękujemy, że byliście z nami. Dzięki wielkie. Dajcie łapkę w górę, subskrybujcie, jak jeszcze tego nie robicie. Ustawcie jakiś komentarz, jeżeli macie pytania. Zapraszamy za tydzień. Zapraszamy za tydzień. Trzymajcie się. Hej. Hej. Tylko nie wiem, czy ono było w 2002 roku, czy i tylko w tym 2002 roku ono po prostu tutaj było. Dobra, nieważne. I toaleta, i toaleta. Toaleta to priority. Te chińskie baterie to jest normalnie siara na maksa. Nie kupujcie ich nigdy więcej.